To bardzo mi jest miło spotkać się z Państwem tutaj w Paryżu zaraz po zakończeniu spotkania bardzo owocnych, bardzo ciepłych i bardzo konstruktywnych rozmów z Panią Minister Sił Zbrojnych Francji, Panią Parli, a które to rozmowy dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień, począwszy od naszej współpracy na Flance. Wschodniej. Pani minister jest krótko po wizytacji wojsk francuskich stacjonujących w Estonii i wrażenia z, tego, z tej wizyty miały dla niej bardzo duże znaczenie, jak podkreślała, dla odczucia i zrozumienia lepszego zagrożenia ze wschodu, które jest tak ważnym doświadczeniem dla krajów flanki wschodniej, w tym dla Polski, a więc od spraw rozmów o wspólnej obronie europejskiej po kwestie związane z współpracą w dziedzinie przemysłów obronnych. Polski i Francji. Tutaj głównie mówiliśmy o francuskiej ofercie dotyczącej okrętów podwodnych, zintegrowanych z rakietami manewrującymi. To ciekawa bardzo oferta, oferta, która na pewno ma przyszłość obok niemieckiej i szwedzkiej, będzie brana przez Polskę pod uwagę. Mówiliśmy trochę o szczegółach w tej sprawie. Ta rozmowa była poprzedzona wizytą w MBDA, czyli w, tej, w tym koncernie, który zarówno odpowiedzialny jest wraz z grupą Nawal za budowę okrętu podwodnego, jak i za integrację z rakietami manewrującymi. To, co tam zobaczyliśmy, napawa dużym optymizmem co do potencjału francuskiego i skuteczności tego działania, tego, że to może być bardzo dobra oferta. Umówiliśmy się z panią minister na kontynuowanie naszej rozmowy i to szybkie kontynuowanie. W Polsce zależy na tym, żeby ten kontrakt był podpisany jak najszybciej, a w związku z tym pani minister też. Wyszła naprzeciw tym naszym oczekiwaniom. Zapewne jeszcze w tym, albo na, na, na początku przyszłego miesiąca, spotkamy się dla kontynuowania tych rozmów.